Witam Was serdecznie, moi drodzy, na kanale Niech to Szlak. I dzisiaj chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek z nowej serii GSS Vlog, czyli Główny Szlak Sudecki, który pokonałem w październiku zeszłego roku. Wiem, dopiero teraz wypuszczam nowe odcinki, ale nie było czasu wcześniej. Mam nadzieję, że nowa seria Wam się spodoba, tak jak seria vloga z GSB. I na Wasze życzenie pierwszy odcinek będzie dotyczył mojego ekwipunku, sprzętu, którego używałem podczas przejścia Głównego Szlaku Sudeckiego. Hoppa! A to, moi drodzy, jest plecak, z którym wędrowałem przez 13 dni po Sudetach, pokonując 450 km Głównym Szlakiem Sudeckim. Tak, jest to inny plecak niż na szlaku GSB. Na GSB miałem pajaka 42 litry, a to jest firma Osprey, amerykańska firma, i plecak ma jedynie 33 litry. To był taki test, czy potrafię zredukować ilość przedmiotów, które zabieram ze sobą na szlak, czy potrafię zbić wagę tego plecaka. No i udało się. Co prawda czasami ten plecak był nabity do jego granic możliwości, ale udało mi się w niego spakować i jest to bardzo wygodny plecak. Mam taką propozycję, ponieważ część z Was już wie, że potrafię całkiem sprytnie przekręcić nazwy przedmiotów czy miejscowości, więc żeby nie popełnić żadnej gafy, żebyście mieli konkretne informacje, to tutaj na dole ekranu będą się wyświetlać nazwy przedmiotów, które będę omawiał, oraz ich waga. Bo dla części z Was pewnie to jest ważne, ile co waży. Więc jest to Osprey plecak, który mi urzekł dwoma rzeczami, ponieważ na GSB miałem plecak pajaka, 42 litry, świetny plecak, ale jak wspomniałem, postanowiłem się ograniczyć w ilości przestrzeni, do której się mogę spakować. Postanowiłem zabrać ze sobą Ospreya. Z dwóch powodów. Po pierwsze, urzekł mnie jednym gadżetem, który ma, który dla mnie osobiście jest bardzo przydatny i którego chętnie używałem. A jest to gumka, przy pomocy której możemy przyczepić kijki trekkingowe do plecaka, nie zdejmując go z pleców w trakcie marszu. Bardzo przydatna, ja ją używałem wielokrotnie i jestem zakochany w tym gadżecie. Tutaj na dolnej kieszeni, znaczy na bocznej kieszeni, znajduje się dodatkowa gumka, w której umieszczamy dolną część kijków. Bardzo proszę. Tutaj umieszczamy rączki kijków. Zaciągamy. Ta-da! I możemy wędrować sobie. I dzięki temu drobnemu gadżetowi mamy wolne dwie dłonie, które nam się mogą przydać w trakcie zakupów, w trakcie pokonywania przeszkody terenowej, w czasie nawigacji przy pomocy mapy i kompasa, czy w moim przypadku, gdy kręcę film i muszę obsługiwać statyw oraz aparat jednocześnie. Oprócz tego na szelce znajduje się taka malutka kieszonka elastyczna, w której umieszczałem sobie batony, żeby mieć je zawsze pod ręką w trakcie marszu. Musiałem sobie leciutko stuningować ten plecak, ponieważ chciałem sobie zaczepić jeszcze klips do aparatu. Niestety ten plecak nie miał żadnego paska. Tak jak zazwyczaj klasyczne plecaki mają taki pasek, przez który przepuszcza się na przykład pas piersiowy. Tutaj musiałem sobie doszyć taki kawałeczek paska, na którym mocuję sobie, zamocowałem sobie klips. Działa. Dodatkowo po obu stronach pasków mamy takie elastyczne gumki, do których możemy na przykład zaczepić sobie okulary przeciwsłoneczne, czy tak jak w tym przypadku rurkę do camelbaga. Ja oprócz tego miałem tutaj jeszcze doczepione moje paski do torby na aparat, którą mocuję w taki sposób. Używam Lumixa GH5, jest to dosyć ciężki aparat, waży on prawie kilogram z obiektywem, ale dzięki tej torbie mam go zawsze tutaj z przodu pod ręką. Bardzo proszę, jeszcze ten pasek. Jest to świetna, bardzo lekka torba, ona jest wodoodporna,
Mocując ją w ten sposób, zawsze mam pod ręką mój aparat, mogę go szybko wyjąć, również odłożyć. Zawijam torbę dwa razy, zapinam na klips i w ten sposób mam zabezpieczoną torbę przed deszczem. Z przodu tutaj na torebce znajduje się taka siateczka. Tutaj umieszczam sobie czasami kamerkę GoPro, jeśli chcę mieć ją pod ręką. Czasem zdejmuję sobie buffa i tu je wkładam, czy na przykład jakieś dodatkowe batony. I tak prezentuje się plecak na moich plecach. A teraz przejdźmy może do tego, co w tym plecaku się znajdowało wewnątrz. Może jeszcze kilka słów na temat moich kijków trekkingowych. Kijki trekkingowe. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie wyruszyć na szlak długodystansowy bez tego elementu ekwipunku. Doskonałe wsparcie przy podejściach, przy zejściach, odciąża kręgosłup, stawy, pomaga pokonywać potoki, utrzymać równowagę oraz jest elementem stelażu do rozbicia namiotu czy też tarpa. W moim przypadku jest to firma Black Diamond. Po raz kolejny używam tej firmy. Na GSB też miałem kiki Black Diamonda, tylko inny model. Tamten był cała rękojeść była z korka, z pianki. Tutaj mamy hybrydę. Górna część jest z korka, dolna jest z pianki. Jest to model Trail Argo Cork. Nie jest najlżejszy, waży 510, znaczy oba kiki ważą 510 gram, czyli łatwo sobie można obliczyć, ile waży jeden. Ale ważne, żeby kiki były wytrzymałe, szczególnie jeśli robimy sobie na nich stelaż do naszego namiotu, bo jeśli ulegną jakiemuś zniszczeniu, no to jesteśmy w lekkiej, wiecie czym. Te kiki są wykonane z lekkiego aluminium. Dlaczego nie z karbonu? Dlatego, że karbon jest bardzo delikatny i przy upadku może nam pęknąć. Wcześniejszy model podczas przejścia GSB podczas upadku wygiął mi się, ale udało mi się go wyprostować na kolanie. Tutaj zamocowałem sobie taśmę naprawczą, żeby mieć ją zawsze pod ręką. I też zdecydowałem się na kijki, które mają mechanizm, takie klipsy, z tego względu, że jest to bardziej mniej zawodne, łatwiejsze w obsłudze, bo wystarczy nawet w rękawiczkach można te kiki z łatwością obsługiwać. Kiki zakręcane no, mają taką wadę, że czasami ten mechanizm potrafi się zaciąć, albo na przykład, gdy zostanie kijek obciążony wagą naszego ciała, potrafi się czasem zsunąć. Dlatego też zdecydowałem się na tego typu kiki. Jakby plusem akurat Black Diamondów jest to, że czasami można sobie wymienić poszczególne elementy. Jeśli nam się ten element zniszczy lub wygnie, to możemy sobie udać się do producenta i zakupić tylko jeden fragment kika. Nie musimy kupować całego. I to były kiki. Mają to jeszcze u góry bardzo wygodne paski. Są dwie techniki noszenia, jakby używania tych pasków. Jedni wkładają dłonie w ten sposób. Teoretycznie jest to bardziej niebezpieczne przy upadku, bo można sobie zwichnąć nadgarstek. Drugi system jest taki, że wkładamy dłoń od dołu i chwytamy za rączkę i upadając nasza ręka jest bardziej swobodna. To byłoby na tyle. Myślę, że temat został wyczerpany. A teraz przejdźmy do mojego plecaka. I z tego, co się zorientowałem, to większość ludzi używa plecaków bez górnej klapy. Dzięki temu plecak mniej waży, bo jest mniej materiałów, mniej drożków. On jest prostszy w konstrukcji i jest tam mniej rzeczy do uszkodzenia. Dla niektórych górna klapa to jest taki dodatkowy organizator, ponieważ posiadamy tutaj jedną kieszeń. Od spodu posiadamy kolejną kieszeń. Dzięki temu możemy więcej elementów, takich drobnych gadżetów ukryć tutaj i mieć je pod ręką. W mojej górnej klapie znajdował się papier toaletowy.
Zawsze warto go mieć pod ręką, nie wiadomo kiedy się przyda. Zapakowałem go oczywiście w worczek strunowy po to, żeby uchronić go przed wilgocią. I miałem jeszcze przewodnik po głównym szlaku sudeckim, wydanie Waldemar Brygier. Miałem tutaj też notesik, w którym coś każdego dnia zapisywałem, robiłem notatki dotyczące czasu przejścia, ilość kilometrów, skąd dokąd i takie tam inne rzeczy. I mały długopis, mały lekki długopis, którego właściwie używałem tylko do notowania w tym notesiku. I oczywiście wszystko zamknięte w torbę strunową, żeby nie zamokło. I to była moja górna kieszeń. Czasem tutaj wrzucałem jakieś przekąski, które już nie mieściły mi się do głównej komory, albo takie, które chciałem mieć pod ręką. Wewnętrznej kieszeni przenosiłem apteczkę. Nie będę Wam dokładnie opisywał, co się w tej apteczce znajduje. Tutaj u góry podepnę link do odcinka, w którym omawiam swoją apteczkę. Tak naprawdę na całe szczęście nie musiałem jej używać, ale dobrze jest mieć apteczkę pod ręką. Gdzieś nie na samym dnie plecaka, a gdzieś u góry. Ja poza używaniem sprayu na komary, czy też maści z sudokrem, a to zazwyczaj wieczorem, właściwie nie używałem z tej apteczki żadnych ani leków, ani elementów opatrunku. Przednia kieszeń. Jak widzicie, ten plecak ma tutaj kieszeń zapinaną, żeby nic z niej nie wypadło. Tutaj znajduje się moje okulary, pokrowiec na okulary przeciwsłoneczne. No troszeczkę ten pokrowiec zajmuje miejsca, ale chroni moje okulary przed zniszczeniem. Na GSB użyłem ich chyba dopiero pod sam koniec. Zastanawiałem się, po co je dźwigam, ale parę razy się przydały. Podczas GSS dużo częściej ich używałem. Co tu mam jeszcze? W zewnętrznej kieszeni jeszcze ukryłem swoją kurtkę przeciwdeszczową. Warto mieć ją pod ręką, tak żeby w razie jakiegoś tam mrzawki, deszczu szybko się zabezpieczyć przed zmoknięciem. Podczas GSB miałem ze sobą kurtkę Arter X-a. Była to bardzo lekka kurtka, ważyła tam jakieś chyba 300 coś gram. Tym razem zdecydowałem się na taką kurtkę biegową firmy Denafit. Ta kurtka waży 195 gram. Ma dobre parametry oddychalności. Oczywiście nie jest idealna, ponieważ rzecz, która mi osobiście trochę przeszkadzała, to, że nie ma tutaj żadnych sznureczków czy gumetek, którymi mógłbym regulować wielkość kaptura. No i jak była porządna ulewa, no to było w niej mokro, ale podejrzewam, że nie chodzi też o to, że ona przemakała, tylko bardziej o to, że nie dodążała z oddawaniem wilgoci. Dlatego też niosłem ze sobą taką turystyczną pelerynkę. Właściwie to nie była pelerynka, tylko płaszcz. I to był mój błąd, ponieważ jak był wiatr, to ten płaszcz się rozpinał. No nie jest zbyt trwały, ale tak naprawdę jak bardzo mocno pada, to tylko taka foliowa kurtka może nas uchronić przed zmoknięciem. Chciałem przetestować ten patent. To zdecydowanie bierzcie poncho, a nie płaszczyk, bo płaszczyk nie działa. W sensie jest bardzo upierdliwy. Tutaj jeszcze znajduje się poddupnik, taka malutka karimatka. Bardzo przydatna rzecz. Podczas postojów można na niej sobie usiąść, żeby nie siadać na wilgotnej glebie, czy też żeby na niej stanąć w czasie przebierania spodni. Dlatego zawsze mam ją pod ręką, bo w trakcie dnia zdarzało mi się jej używać. No i ostatnia rzecz, którą mam umieszczoną tutaj we wewnętrznej kieszeni, jest to tytonowy łyżkowidelec na długiej rączce. Dzięki niej łatwiej się je posiłki liofilizowane.
Noszę go na zewnątrz z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo często kupuję sobie coś do jedzenia w trakcie drogi, dlatego też warto mieć łyżkę pod ręką, ale oprócz tego, żeby też nie zniszczyła się gdzieś tam w plecaku, gdy ugniatam sobie elementy ekwipunku. W bocznej kieszeni plecaka z jednej strony znajduje się butelka 800 ml uzbrojona w korek, szybki korek, nie wiem jak to się nazywa, taki dziubek, żeby można było szybko lub nawet jedną ręką otworzyć butelkę i skorzystać z jej zawartości. Tutaj czasami nosiłem też jeszcze mojego Gorilla Poda, statyw do aparatu, ale bardzo często miałem go z przodu albo zaczepionego o pasek o dolną część paska, albo na torbie do aparatu, którą nosiłem z przodu. Dzięki temu zawsze był pod ręką, nie musiałem się gimnastykować, żeby go wyciągnąć. Też jest bardzo fajna konstrukcja tych kieszeni, ponieważ może pokażę na drugiej kieszeni. Po drugiej stronie widzicie, że plecak posiada zewnętrzne paski kompresyjne. Można je zacisnąć, dzięki temu rzeczy, które znajdują się wewnątrz kieszeni, są zabezpieczone. Ale można te paski przepleść wewnątrz kieszeni i wtedy mieć taką bardziej swobodną kieszeń, która może się bardziej naciągać i wtedy na przykład jak się wkłada butelkę, to te paski, no dużo łatwiej się umieszcza taki przedmiot jak ta butelka w kieszeni, która ma ukryte te paski. Po drugiej stronie plecaka, w bocznej kieszeni miałem takie przedmioty jak płaszczyk wodoodporny wykonany z folii, który już widzieliście. Oprócz tego była butelka, a właściwie filtr do wody, bardzo proszę, firmy BeFree. Butelka ma pojemność 1 litra. Zaletą tego filtra jest jego konstrukcja, a właściwie budowa. Jest niewielkich rozmiarów, bardzo lekki i dzięki tym dosyć licznym otworom bardzo łatwo jest go przeczyścić. No i też dzięki nim może on przepuścić przez siebie dużo większą ilość wody niż wcześniejszy filtr. Butelka litrowa. Służyła mi też czasami jako dodatkowy bukłak na wodę, jeśli potrzebowałem. Mamy tutaj jeszcze pokrowiec na plecak. Nie jest to oryginalny pokrowiec do tego plecaka. Szczerze mówiąc, bucha troszkę przymały. Pokrowiec firmy Natural Hike. Gdy padało, zabezpieczałem plecak tym pokrowcem. No cóż mogę powiedzieć więcej na temat tego pokrowca? No tyle, nie? O! I ważna rzecz. Może sobie pozwolę jeszcze raz zarzucić plecak na plecy. Boczne kieszenie na pasie biodrowym. Jak widzicie, pas jest dosyć skromny, a kieszenie są troszeczkę cofnięte do tyłu i też nie są zbyt obszerne, ale dają radę. Wykonane są z siateczki, tej od góry, elastycznej. Dzięki temu czasami można tam coś bardziej upychać, coś co jakby nie jest zbyt kształtne. Dzięki tej siateczce idealnie dostaje się do środka woda, ale również ta woda potrafi odparować w ciepłe dni. W trakcie podróży przyjąłem taką zasadę, że pakuję plecak zawsze w tej samej kolejności i umieszczam w kieszeniach oraz wewnątrz plecaka zawsze te same elementy ekwipunku. I widziałem, że po prawej stronie mojego plecaka znajduje się uchwyt do aparatu, żeby robić sobie zdjęcia na szlaku sobie. Podczas GSB nie zabrałem go ze sobą, żeby zbić wagę plecaka i zawsze musiałem się bardzo gimnastykować przy pomocy jakichś kijków, kamyczków, żeby ustawić sobie aparat na jakimś drzewie. Oprócz tego miałem tutaj końcówki do moich kijków trekkingowych. GSS prowadzi bardzo często jakimiś drogami asfaltowymi. Bardzo ułatwiają, czy też sprawiają, że podróż, czy używanie kijków na asfaltowych odcinkach jest dużo bardziej komfortowa. No i już czuć, że na nich ślad drogi, więc niedługo trzeba będzie je wymienić. Oprócz tego zawsze miałem w tej kieszeni dwie zapasowe baterie do mojego aparatu. Założyłem sobie, że w ciągu jednego dnia zużywam około 2-3 baterii. No i tutaj zawsze miałem pod ręką baterie.
żeby nie zdejmować plecaka, żeby nie grzebać wewnątrz. Wiedziałem, że zawsze jest to tutaj. Zmieniałem szybko baterię i mogę dalej realizować materiał wideo. W lewej kieszeni mojego plecaka znajduje się scyzoryk. Jest to Victorinox. Taki dosyć klasyczny model. Mam do niego bardzo sentymentalny stosunek, ponieważ znalazłem go, będę strzał teraz, jakieś 20 lat temu na zaćmieniu słońca na Węgrzech. I od tamtej pory jest codziennie przy moim pasie. Ma to jakieś podstawowe elementy, które mogą się przydać w czasie wędrówki. Jest otwieracz do konserw, otwieracz do butelek, korkociąg. Jest wykałaczka oraz pinceta. No i oczywiście rzecz, która jest chyba najbardziej tutaj w nim może się przydać, czyli bardzo proszę, piłka do drewna. Co tu mamy jeszcze? Mam kamerkę GoPro. To jest model 7 Black. Często ta kamerka lądowała tutaj w tej kieszeni, w torbie na aparat, w tej kieszonce zewnętrznej. Mocowałem ją w taki sposób, żeby mi nie wypadła. Wolałem ją zawsze mieć pod ręką niż tutaj wewnątrz tej kieszonki, gdzie się mogła trochę poobijać. No i tutaj mam jeszcze taką malutką latarkę Petzla Bint. Ona waży jakieś chyba, nie wiem, nie jest to jakiś halogen, ale na szlaki daje rady długodystansowe. Polecam. Zresztą zrobię z niej, o niej recenzję, albo opowiem Wam jej w osobnym odcinku. I to byłoby tyle. To były elementy, które... Aha, może czasem jak nie było GoPro, tutaj ładowałem jeszcze batony. Batony tu, batony tu. Batonów nigdy za mało. A teraz przejdźmy do wnętrza mojego plecaka. A widzicie, ten plecak posiada takich mnóstwo paseczków, które go kompresują, ale też spowalniają, dostanie się do środka. A na wierzchu w plecaku znajduje się torba firmy Sit to Summit, 8 litrów i w tej torbie przynosiłem żywność. Jest to wodoodporna torba, a właściwie worek, rolowana w ten sposób. Na trasie rozmieściłem dwa depozyty i mniej więcej miałem tutaj cztery porcje żywieniowe, właściwie czterodniowe porcje żywieniowe. Nie będę Wam mówił o tym, co miałem do jedzenia. Każdy z Was zabierze to, co jemu pasuje. A może zrobię o tym osobny odcinek, ale przejdźmy głębiej. Tutaj jest torba z moim Maviciem firmy DJI. Jest to Mini 1. Wtedy to był Mini, po prostu nie było wcześniej więcej. Jest kontroler do sterowania tym malutkim dronem. Mavic Mini to jest kompromis pomiędzy wagą a jakością. Do niedawna przy pomocy tego drona można było jeszcze latać bez specjalnych papierów uprawniających do sterowania pojazdami powietrznymi. Teraz na tego Mavica też trzeba mieć papiery, ja je mam. Jego zasięg też nie jest jakiś porażający, ale latając gdzieś poza zabudowaniami wydaje mi się, że wystarczy, żeby nakręcić jakieś fajne ujęcie z podróży. Wewnątrz pokrowca znajdują się jeszcze filtry do tego drona. No i ten sam pokrowiec jest wodoodporny i ma takie futerko w środku. Dzięki temu dron nie rysuje się, czy to też się nie zniszczy. Ja go dodatkowo przenosiłem jeszcze w takim worku foliowym. Lepiej dmuchać na zimne. Albo chronić przed wilgocią. Kolejna torba, właściwie worek wodoodporny firmy Sit to Summit, 13 litrów, w którym przechowuję odzież na zmianę i taką odzież cieplejszą. A w worku tym znajduje... Aha, bardzo ważne. Ten worek różni się od tego worka wcześniejszego, czyli worka na jedzenie, ponieważ jest wykonany z materiału Ultra Seal. Jest bardzo cienki, zarazem bardzo lekki materiał. Worek jest ultra lekki. I w tym worku znajduje się kurtka puchowa. Jest to taki no name. Kupiłem tą kurtkę w jakimś markecie za 200 zł.
Podejrzewam, że puch w tej kurce nie jest jakiś wyjątkowo świetny, ale jest. Tą kurtkę zakładałem jedynie wieczorem po całym dniu marszu, gdy obozowałem. Miałem ją też w pobliżu śpiwora, gdyby okazało się, że noc jest zbyt chłodna, zakładałem ją na siebie wewnątrz śpiwora. Czapka firmy Quark. Jest to czapka wykonana z wełny Marino, 100%. Firma Quark jest to polska firma wykonująca odzież taką turystyczną oraz wyprawową. I tą czapkę zakładałem jedynie do spania. O, bluza z wełny Marino. Również firmy Quark. 100% wełny Marino. Szukałem tej bluzy, właściwie szukałem bluzy z kapturem, wykonanej z wełny Marino, takiej dosyć cienkiej. I w ten sposób właśnie natrafiłem na firmę Quark. Ta bluza oprócz kaptura, a ja uwielbiam kaptury, ponieważ chronią głowę, chronią dodatkowo szyję. Tutaj jest takie ciekawe rozwiązanie na kciuk. Przedłużony rękaw i w ten sposób tworzy nam się taka rękawiczka bez palców. W tej bluzie wędrowałem w chłodniejsze dni, zakładałem ją na siebie oraz do spania. O, a tutaj mam getry z wełny Marino. I prawdę mówiąc, teraz wam nie powiem, jaka jest to gramatura. Wycięłem metki. One nie są zbyt grube. Są to getry zakupione w Decathlonie, więc nie były drogie. Więc podejrzewam, że jakość albo ilość tej wełny użytej w materiale, w splotach, być może nie jest zbyt duża. One też mają takie panele z siateczki, które są umieszczone pod kolanami, tak żeby wentylować nogi. I tych getr używałem do spania. Ewentualnie miałem je założyć pod krótkie spodenki, gdyby zrobiło się chłodniej. To jest moja bielizna, druga para na zmianę. Są to bokserki firmy Saks. Materiał, z którego są wykonane, jest takie siateczki. Dzięki temu dobrze oddycha, szybko schnie i też ma właściwości bakteriobójcze, a właściwie nie rozwijają się w nich bakterie, więc długo zachowują swoją świeżość i dzięki ich konstrukcji tutaj wewnętrznej dbają bardziej o komfort mężczyzn. Tutaj mam też jeszcze trzy pary skarpetek. To były trzy pary skarpetek, które miałem na różne sytuacje. Jedną parę miałem cały czas na sobie, skarpetek biegowych. To jest druga para na zmianę, gdyby tamte nie wyschły po praniu w czasie nocy. Cieniutkie skarpetki wykonane z takiej siateczki, żeby noga oddychała, żeby się nie zapociła i też, żeby skarpetki szybko schły. One również są zakupione w Decathlonie. Są to skarpetki, jak widzicie, do kostki. Zdały egzamin. Niosłem ze sobą też parę skarpetek z wełny Marino i tak naprawdę chyba założyłem je do spania. Bo czasem się zdarzało tak, że w czasie nocy zdejmowałem skarpetki, bo było mi za gorąco. Ale chyba na GSS, jak spałem na zewnątrz, to spałem w skarpetkach. No i skarpetki, z których jestem strasznie zadowolony, są to skarpetki firmy Dexshell. Są to skarpetki membranowe. One wewnątrz też są pokryte wełną Marino dla komfortu. Wewnątrz są takie trzywarstwowe. Wewnątrz jest membrana, no i na zewnątrz jest taki sztuczny materiał, który szybko schnie. I te skarpetki zakładałem w deszczowe dni po to, żeby zadbać o komfort swoich stóp. Naprawdę jestem z nich zadowolony i nimi zachwycony. Co tu jeszcze jest? I ostatnia rzecz, jaką niosłem ze sobą, to są długie spodnie. I to były jedyne długie spodnie, oprócz getr, które miały służyć do spania, które miałem przygotowane na chłodniejsze dni.
Bo znowu po doświadczeniach z GSB stwierdziłem, że nie potrzebuję żadnych innych spodni, jeśli będzie chłodniej. Cały czas wędrowałem właściwie w krótkich spodenkach i tylko gdy padał deszcz, zakładałem te dłuższe spodnie biegowe, wykonane z jakiejś membrany. Są to spodnie zakupione w Decathlonie. Są bardzo lekkie, mają pod kolanami gumki, co sprawia, że spodnie nie są zbyt szerokie. Tutaj na dole jest suwaczek. Dzięki niemu możemy założyć spodnie bez ściągania butów. I ma tutaj z obydwu stron są odblaski. Te spodnie nie mają takich tradycyjnych kieszeni po bokach. Mają tylko jedną kieszeń tutaj z tyłu, wykonaną z elastycznego materiału, zapinaną na rzepa. Ja właściwie tej kieszeni nie używałem, z tego względu, że w tym miejscu opierał się mój plecak, ale ta kieszeń służy również jako pokrowiec na te spodnie. Można je tutaj bardzo proszę spakować, skompresować do takich rozmiarów. Tylko chyba niestety już się skończyły. Chyba mam wrażenie, że jak sprawdzałem ostatnio, to nie ma już ich w Decathlonie. Ale mogę być w błędzie. Może w tym sezonie będą po raz kolejny, albo będzie jakaś inna ich odmiana. Jak widzicie, ograniczyłem się do minimum. Jedna bluzka, która była na zmianę, była też cieplejszą bluzką w trakcie mojej wędrówki. Getry. I myślę, że z nich mógłbym zrezygnować. Jedna para bielizny, skarpetki i myślę, że od biedy mógłbym zrezygnować. Jak widzicie, trudno z czegokolwiek tutaj zrezygnować. Może mógłbym nie zabrać czapki, ale ta czapka nic prawie nie waży. W każdym razie to jest wszystko, co miałem w tej torbie. Przejdźmy dalej. Moja elektronika. Kolejna torba wodoodporna firmy Situsum, tym razem 2 litry i w tej torbie znajduje się moja elektronika, która jest dla mnie bardzo ważna z tego względu, że tworzę film i mam więcej urządzeń elektronicznych niż niektórzy z Was, którzy wyruszają na szlak. Musiałem sobie wymyślić system, w jaki sposób mogę załadować kilka urządzeń elektronicznych, baterii do mojego sprzętu w szybki sposób. I wymyśliłem. Mam tutaj ładowarkę, szybką ładowarkę firmy Greencell, która ma 3 porty USB, przy pomocy których mogę ładować 3 urządzenia. Ale to było cały czas za mało. Co ważne, jedno z tych gniazdek jest szybkiego ładowania. Przy pomocy tej jednej ładowarki podpiętej do prądu mogłem naładować między innymi mojego powerbanka, również firmy Greencell, który ma 2 porty szybkiego ładowania, jeden port typu C, no i tutaj ostatni port to jest port do ładowania, czyli wykorzystując jeden z tych portów USB ładowałem powerbanka, a z tego powerbanka mogłem wypuścić 3 kolejne przewody, którymi ładowałem kolejne urządzenia. To była na przykład ładowarka do moich baterii, do aparatu. Ta ładowarka ma 2 porty, więc mogłem ładować jednocześnie 2 baterie. W tym worku znajdują się również baterie do tego aparatu. Jedna bateria była w aparacie, 2 miałem przy sobie i 2 baterie były albo 3, tylko jest trzecia, były w worku. Miałem również baterię do drona. Drona mogę podpiąć do kolejnego gniazdka bezpośrednim przewodem i ładowałem kontroler do drona, jak również drona na zmianę. Ta bateria była baterią zapasową. Mam tu również przewody do ładowania moich urządzeń. Użyłem przewodów, jak widzicie, 30 cm,
Z dwóch powodów. Dzięki temu, że są krótsze, są też lżejsze. No i też stawiają mniejszy opór, więc mają mniejszą utratę energii w czasie ładowania, więc szybciej mogę załadować swoje urządzenia. I miałem tych przewodów kilka, ponieważ, jak już wspomniałem, dwa przewody wychodziły z tych gniazdek normalnych, z tych portów normalnych i przy pomocy jednego ładowałem baterię do mojego aparatu, przy pomocy drugiego ładowałem drona i zostały mi jeszcze trzy gniazdka w powerbanku. I do jednego z nich podpinałem zegarek, podpinałem również baterię, telefon i podpinałem, znaczy właściwie to nie telefon, podpinałem powerbanka do telefonu, ale o tym będzie później. I podpinałem również latarkę. I w ten sposób ładowałem wszystkie moje urządzenia używając jednego gniazdka. Tylko musiałem dwie rzeczy przepinać. Latarkę z GoPro na przykład i wyciągać, zamieniać baterię w ładowarce. Czuję się troszeczkę jak Mikołaj w trakcie świąt, który wyciąga prezenty z worka. To jest, moi drodzy, moja kuchenka. Właściwie zestaw do gotowania. A jest to tytanowy kubek w takim pokrowcu. Ma ten kubek rozkładaną rączkę. Ma pokrywkę z malutkim uchem. A wewnątrz tego kubka znajduje się zapalniczka. Taka malutka. Większej nie potrzebuję. Na tej zapalniczce sobie nawinąłem troszeczkę taśmy. Mam również malutką gąbkę do mycia kubka. Tutaj jest mój palnik. Palnik do gotowania. Jest to palnik chińskiej produkcji. Najlżejszy palnik, jaki jest obecnie na świecie. Jest to tak zwany słynny BRS. Bardzo proszę. Wygląda w ten sposób. Waży jedynie 28 gram, z tego co pamiętam. Jest tytanowy. Mnie jeszcze nie zawiódł. Z chińskimi produktami jest różnie. Mnie jeszcze nie zawiódł. Jestem z niego zadowolony. Trzeba tylko pamiętać, że jeśli rozłożymy go, musimy zakręcić zawór, bo żeby go złożyć, to musimy zawór lekko przesunąć, bo wtedy, jeśli nie przesuniemy, to rączka idzie w bok, więc musimy zawór delikatnie otworzyć i wtedy możemy go skompresować. I tutaj wewnątrz tego kubka umieszczam też kartusz 100-gramowy. Mieści się idealnie. Jest dużo miejsca na właśnie dodatkowe elementy kuchenki, więc to jest cała moja kuchnia. Kubek 75 ml. Kartusz 100-gramowy, palnik, mała zapalniczka i gąbka. A cały ten zestaw do gotowania waży tyle. Co tu jeszcze mamy? Moja kosmetyczka. Ona nie jest teraz kompletna. Ale jeśli chcecie wiedzieć, co w tej kosmetyce się znajdowało, odsyłam Was do mojego filmu z GSB, gdzie omawiam całą kosmetyczkę, którą ze sobą niosłem. Tutaj u góry link do filmu z kosmetyczką. Ruszając na GSS, chciałem zbić wagę mojego schronienia. Mój ultralekki namiot, który waży kilogram 100 lub 200 gram, jest świetny, ale miałem mniejszy plecak, chciałem mieć coś lżejszego i coś, co mnie zajmuje mniej objętościowo. W moim zestawie nowego schronienia są elementy, które możecie kojarzyć z przejścia GSB. Jest tutaj materac firmy Thermarest Neo Air X-Lite. To jest moja poduszka dmuchana Volven. Waży jakieś 80, ale to zaraz się wyświetli Wam tutaj. Do tego zestawu mam również worek, który służy do pompowania tego materaca. Pompuje się nim dosyć szybko, szybciej niż gdybym miał po całym dniu marszu dmuchać
tylko przy pomocy moich ust. Ten worek działa w ten sposób, że ma tutaj otwór, który mocuje się na zaworze od materaca i łapiemy powietrze do worka i wciskamy powietrze. Działa jak miech. Oprócz tego, dmuchając przy pomocy ust materac, też wytwarza się tam wewnątrz wilgoć, która później potrafi wytworzyć grzyba, więc stwierdziłem, że wolę użyć tego oto worka. Również kojarzycie mój śpiwór. Śpiwór jest również ukryty w wodoodpornym worku, ale też jest bardzo cienki i bardzo lekki. Jest to taka silikonowana kurdura i chroni mój śpiwór, a właściwie to jest nie śpiwór, tylko quilt firmy Cumulus 350. On waży jakieś chyba 600 coś tam gram, 40, a wypełnienie tego śpiwora, quilta, to jest 350 gram. Tutaj mam taką plandekę Gear Top, kupiłem ją na AliExpress. Jest to plandeka z nylonu, którą używam, rozkładam pod namiotem. W tym przypadku również miała służyć mi jako podłoga, żeby rozłożyć ją pod moim biwi i żeby też w jakiś sposób zabezpieczyła mój materac przed przebiciem. Biwi. Biwi to jest moje nowe schronienie, które postanowiłem przetestować. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest biwi, biwi to jest taki pokrowiec na śpiwór. To jest bardzo cienki materiał, to jest membrana. Te biwi nie posiada żadnego stelaża, dlatego też jest bardzo lekkie. Jest to po prostu coś w rodzaju śpiwora, a właściwie pokrowca na śpiwór. Wkładamy do tego śpiwora materac, do wnętrza, śpiwór i jeszcze tak naprawdę tutaj u podnóża kaptura, u góry kaptura mamy na tyle miejsca, że możemy tam bez problemu jeszcze umieścić jakiś niewielki plecak. Przez to, że te biwi nie posiada żadnego stelaża i śpiąc w nim kaptur opada na twarz, żeby zapewnić sobie pewien komfort, tutaj jest taka malutka szlufka, do której przywiązuję sobie linkę i tą linkę przywiązuję sobie do gałęzi na przykład. Dzięki temu kaptur jest delikatnie uniesiony lub nawet naciągnięty i chroni to mnie przed jakimś delikatnym opadem deszczu czy też przed rosą, wilgocią. Ale biwi to nie jest jakby idealne rozwiązanie na deszczowe dni, dlatego też zabrałem ze sobą ultra lekkiego tarpa Bushman, firmy Bushman. Jest to chyba jeden z lżejszych tarpów, jaki znalazłem, no w sensie to chyba najlżejszy, jaki znalazłem w tamtym czasie w internecie. I teraz nie chcę was kłamać, ile waży, więc poproszę tutaj, świetla się jego waga. Ten tarp to nie jest taki klasyczny tarp, który ma rozmiary 3x3. On właśnie przez to, żeby był lżejszy, jest wykonany z cienkiego materiału, ale żeby był lżejszy, to jego to ma chyba 2,80 na 1,80 m. Tego też nie wiem, nie pamiętam, więc tutaj bardzo proszę, wyświetlają się jego wymiary. No niestety, ultralight to jest sztuka chodzenia na kompromisy. Waga w stosunku do uniwersalności. No, do tarpa dochodzą jeszcze linki, przy pomocy których można go rozwiesić, ponieważ tarp ma łóżka, a tutaj mamy takie 6 linek, które służą do z takimi haczykami. Dzięki temu ułatwiają one mocowanie, czy tam szybki montaż tarpa. Jak zauważyliście, nie ma tutaj śledzi, które by posłużyły mi do rozbicia tarpa. Postanowiłem z nich zrezygnować. Stwierdziłem, że będę je pozyskiwał na miejscu biwakowania. Z gałązek, z gałęzi, z kijków. Więc w ten sposób zbiłem jeszcze kilka gram
wagi mojego plecaka. I to byłoby prawie już wszystko, ale przypomniało mi się, że na dnie mojego plecaka znajdują się jeszcze klapki, które przygotowałem sobie na ewentualne noclegi w schronisku, czy też w agroturystykach. To są moje klapeczki wykonane z pianki. To są takie klapeczki, które dostaje się w jakichś takich salonach kosmetycznych, jak idzie się na jakieś zabiegi stóp. Bardzo proszę, można je tak zdemontować i są wtedy bardzo płaskie. Te klapki tak naprawdę były na tyle niewygodne i zsuwały mi się ze stóp albo się rozpinały, że w efekcie wolałem chodzić na boso pod prysznic, ryzykując swoje zdrowie, ale całe szczęście udało mi się wyjść z tej całej przygody bez szwanku. I to byłby cały ekwipunek, który miałem na plecach. A, przepraszam. Jeszcze, jak już wspominałem wcześniej, tutaj jest przy szelce do plecaka jest mocowanie do aparatu i mam tutaj jeszcze w komorze między plecakiem a plecami mam jeszcze kabelbaga. Na GSB bardzo mi doskwierało to, że musiałem zdejmować plecak, żeby napić się, więc postanowiłem przetestować kabelbaga i jest to super rozwiązanie, szczególnie w tym zestawieniu z plecakiem, bo możemy się dostać do kabelbaga bezpośrednio. Nie musimy wypakowywać plecaka. Jest to dosyć proste, żeby tam umieścić zbiornik. Aczkolwiek na szlakach długodystansowych bardziej preferowane są butelki, z tego względu, że przez cały czas widać, ile nam jeszcze zostało wody. Z kamelbagiem jest tak, że po prostu w pewnym momencie okazuje się, że już nie ma tam nic więcej. I jesteśmy nagle zaskoczeni, że jeszcze mamy do przejścia parę kilometrów, a nie mamy wody. I teraz jeszcze elementy ekwipunku, które miałem cały czas na sobie, czyli nie wliczały się w wagę plecaka. I wśród nich są altry, long piki. Są to rewelacyjne buty na szlaki długodystansowe. Między innymi dlatego, że są rozszerzane tutaj w części śródstopia i po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów, kilkuset kilometrów, gdy noga robi się puchnie i robi się szersza, to w tych butach cały czas ma jeszcze przestrzeń. Jeszcze takimi elementami, które są idealne w tych butach, jest to, że mają super przewiewną siateczkę. Noga w nich bardzo szybko wysycha, nawet jeśli wejdziemy do kałuży, do potoku, to bez problemu ta wilgoć po pierwsze odpłynie dzięki tym otworom tutaj w tym miejscu, a po drugie bardzo szybko odparuje. Ja idąc z GSB w tych butach w ciągłym deszczu nie miałem żadnych odparzeń, otarć. Przyszedłem w nich również GSS i jak po GSB one rozpadły się, to 450 km na GSS dały radę i zamierzam w nich nadal przemierzać kolejne kilometry kolejnych szlaków. Na nogach, jak już wspominałem, miałem skarpetki biegowe z Decathlonu, siateczki, żeby szybko schły, żeby szybko dawały wilgoć. Też dał radę. I jeszcze fajna rzecz, albo ważna, dosyć istotna, tego nie miałem na GSB. Postanowiłem zaopatrzyć się w nie na GSB, na GSS. To są stuptuty, które są właśnie, to nie są oryginalne stuptuty do tych butów, z tego względu, że nie mogę ich nigdzie znaleźć. Te buty mają tutaj takie oczka, przez które tutaj się przekłada pasek na zatrzask i mają jeszcze jedno mocowanie, bo mają tutaj ukrytego rzepa i w stuptucie również jest tutaj z tyłu rzep i przy pomocy tego rzepa przyczepiam sobie tył stuptuta do pięty, przód do kółeczka tutaj na podbiciu i dzięki temu stuptut jest dobrze przymocowany, nie ma żadnych gumeczek, które mogą pęknąć albo których możemy zabraknąć na szlaku. Tutaj co prawda mam jeszcze doszyte dwa oczka, przez które mógłbym sobie przyciągnąć gumkę, ale ja tego nie robiłem i nie czułem takiej potrzeby. To są moje stopy.
większość czasu, znaczy przez całą drogę wędrowałem w drugiej parze bokserek firmy Saks, o której już wspominałem wcześniej. Więc teraz sobie pozwolę o nich nie wspominać. Na sobie miałem krótkie spodenki firmy Nike. Te spodenki mają tutaj wszyte takie panele z siateczki, dzięki temu też oddychają. I szukając sobie spodenek do szlaków długodystansowych, szukałem takich spodenek, które będą miały też kieszenie boczne. Najlepiej, żeby były zamykane na suwak. Te kieszenie często są płytkie, więc bałem się, że po prostu wkładając tam jakieś przedmioty, siadając na trawie lub pokonując jakieś zwalone drzewa, mogą mi one wypaść z kieszeni, więc dbałem o to, żeby szukałem spodenek, które miałyby właśnie kieszenie zamykane na suwaki. I znalazłem właśnie firmy Nike. W nich przyszedłem GSB i GSS. Dają radę, jestem z nich zadowolony. Ważne jest to też na takich szlakach długodystansowych, że czasem się chudnie, więc też fajnie oprócz gumki mieć sznurek, który możemy sobie zaciągnąć spodnie na wokół pasa, żeby nie było tak, że pod koniec naszej wędrówki spodnie nam się suną z bioder. Kolejnym elementem mojej garderoby była koszulka firmy Icebreaker, wykonana z wełny Marino. Możecie się zapytać, czemu mam wszystko z wełny Marino? Z tego względu, że wełna Marino nie to, że dobrze grzeje, dobrze też odprowadza wilgoć, znaczy w miarę odprowadza dobrze wilgoć, a na pewno, gdy jest wilgotna, to nie traci swoich właściwości właśnie termicznych. No i co jest najważniejsze, co jest dla mnie chyba czym się sugerowałem, to, że właśnie wełna Marino nie chłonie zapachów. I w takiej koszulce można wędrować 3, 4, 5 dni i ona nie przysiąka nieprzyjemnym zapachem. A teraz ciekawostka, to będzie taki nowy element ekwipunku, którego nie miałem wcześniej na GSB, a pomyślałem sobie, że to będzie idealny sposób na zbicie wagi plecaka, żeby nie zabierać ze sobą zbyt wielu elementów odzieży, a będą to, są to rękawki do biegania. Bardzo proszę, tak one wyglądają, a tak się prezentują na ramionach. W szybki sposób mogę zrobić sobie z krótkiej koszulki, na krótki rękaw, zrobić sobie koszulkę na długi rękaw. Dzięki temu nie muszę mieć dodatkowej koszulki ze sobą w plecaku, tylko wystarczy mieć jej fragment, czyli rękawy. Rękawy fajnie grzeją, szybko też oddają wilgoć. Właściwie większość drogi wędrowałem w tych rękawkach. Gdy było mi za ciepło, po prostu suwałem je na nadgarstki i miałem takie opaski na nadgarstkach, którymi mogłem sobie przetrzeć czoło ewentualnie z potu. Myślę, że, znaczy wiem na pewno, że będą teraz od tej pory stałym elementem mojego ekwipunku w czasie letnich, jesiennych i wiosennych wędrówek. A to teraz zajmijmy się moją szyją. Na mojej szyi królował i do tej pory króluje Buff. Buff firmy Buff, wykonany z wełny Marino. Jest to kolejna część garderoby, która w zestawieniu z rękawkami biegowymi idealnie współgra, ponieważ można przy pomocy i buffa, i rękawków regulować temperaturę ciała. Buff idealnie chroni przed chłodem. Ja nie mam długich włosów, więc w ogóle nie mam włosów, więc fajnie chroni mi kark. Jak jest zimnie, mogę sobie zawsze go zaciągnąć jako kominiarkę. Można sobie założyć go jako czapkę albo opaskę na uszy. Można założyć sobie jako opaskę na nadgarstek. Jest wielofunkcyjny i myślę, że powinien się zawsze znajdować w ekwipunku, który zabieramy ze sobą na szlaki. Na mojej głowie znajdowała się po raz kolejny czapka tirówka. Tak się śmieję, że jest to czapka z klimatyzacją, że w zależności od pogody mogę sobie obrócić daszkiem do tyłu i mieć chłodzenie.
Znaczy, lubię czapki tirówki, mam do nich słabość i chętnie w nich wędruję, albo chętnie je noszę na głowie. W tym przypadku chętnie w niej wędrowałem. No i jeszcze elementem, który miałem ze sobą, nie wiem, to nie jest element garderoby, ale raczej ekwipunku, jest nerka. Nerka firmy Patagonia. Jest to ultra lekka nerka. Nie jest zbyt wielka, ale ja tak naprawdę potrzebowałem umieścić w niej jedynie mój portfel. Ruszając na szlak długodystansowy, nie zabieramy ze sobą wszystkich, nie wiem, dokumentów, kluczy do piwnicy i do roweru. Wystarczy nam tylko klucz do mieszkania, karta płatnicza, dowód osobisty i może kilka banknotów. W górnej kieszeni saszetki przenosiłem swój telefon. Tutaj nie ma teraz telefonu. To jest, moi drodzy, etui. A to nie jest zwykłe etui, ponieważ te etui, jak widzicie, jest grubsze, ponieważ tutaj wewnątrz znajduje się bateria. I to jest powerbank połączony z etui. I to jest też jakiś sposób na szlaki długodystansowe, żeby przedłużyć żywotność swojego telefonu. I teraz ostatni element ekwipunku, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest mój zegarek Garmin. Jest fajny z dwóch powodów. Jest po pierwsze lekki, po drugie jego bateria trzyma bardzo długo, bo jakieś 14 dni. Co prawda bez użycia GPS-a. Jeśli używamy GPS-a, no to bateria trzyma w zależności od tego, czy jesteśmy na trybie takim, który odświeża bardzo często, czy co jakiś czas. Wytrzyma, no powiedzmy, jeden dzień na pewno wytrzyma. Można przejść 12-16 godzin właśnie na tym takim intensywniejszym GPS-ie. Niestety nie można wgrać w niego żadnych map. Możemy jedynie włączyć tryb wędrówka na przykład i dzięki temu możemy mierzyć czas, dystans, tempo, wysokość, na jakiej się znajdujemy, bo ma barometr, ma też wbudowany kompas, ma też ostrzeżenia przed burzami. Zresztą na moim filmie z GSB często słyszeliście, jak on tam gdzieś piszczy i ostrzega mnie przed kolejną burzą. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie łapkę, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o moim ekwipunku, co byście zmienili albo co Wam się podobało. Chętnie wysłucham Waszych rad albo sugestii. Może coś zmienię w przyszłość w swoim ekwipunku. Bo w najbliższym czasie wybieram się na kolejnych kilka szlaków długodystansowych, z których będą powstawały filmy. I będę bardzo szczęśliwy, jeśli Wy będziecie wędrować razem ze mną, oglądając moje filmy. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak!